Teodora Kropidłowska, Legendy kaszubskie, Przyjaźń. W powiecie kartuskim leży wioska pod nazwą Przyjaźń. W wiosce tej żyli przed dawnymi laty dwaj przyjaciele, którzy zawarli ze sobą takie przymierze, iż jeden bez wiedzy drugiego nic nie będzie wykonywał, czy to będzie coś dobrego lub złego. Lata mijały, a dwaj przyjaciele żyli ze sobą w zgodzie, pełni radości i wesela wzajemnego. Przypadek zrządził, iż polując na zwierza, zabłądzili do chaty pewnego leśniczego, gdzie poznali nadobną leśniczankę. Nie wiedząc nic o tym, obaj zakochali się w tej dziewczynie. Odtąd wesołość ich znikła. Stali się smutni i zamyśleni. Jeden przed drugim ukrywał swą tajemnicę sercową. Poczuli więc do siebie żal i stawali się sobie nieznośnymi, podejrzewając o zdradę wzajemną. Do tego zazdrość wdzierała się coraz bardziej do ich duszy. Piękna leśniczanka udawała, że tego nie widzi, choć w rzeczy samej dawno już zauważyła, że obaj młodzieńcy kochają ją namiętnie. Postanowiła więc opuścić potajemnie dom rodzinny, aby ujść z oczu młodzieńców. Zamiaru swego nie zdradziła nikomu i przyjmowała ich grzecznie, odnosząc się tak do jednego, jak i drugiego z tą samą uprzejmością. W międzyczasie jednak w starszym z nich zatliła się zazdrość do tego stopnia, że w duszy posądził drugiego, iż mu leśniczankę odbierze. Natomiast młodszy snuł plan potajemnie, aby porwać piękną dziewoję i uciec z nią za granicę. Według danej obietnicy zwierzył się przed starszym przyjacielem, który, ukrywszy swą zazdrość, postanowił przeszkodzić w jego zamiarze. W tym też celu obiecał mu swoją pomoc, chcąc przy tej sposobności odebrać przemocą leśniczankę i pozyskać ją dla siebie. Pewnego dnia zakradli się o północy do komnaty dziewczyny i związawszy jej usta, wynieśli z domu, przy czym przewrócili stół, a stuk obudził ojca jej, który wypadłszy z komnaty, puścił strzałę za uciekającymi. Niestety, strzała utknęła w piersi nieszczęśliwej dziewczyny. Co widząc, młodzieńcy przerażeni krzyknęli. Ciężko ranną przynieśli do domu ojca. Ten za karę rozkazał zamknąć ich w lochach podziemnych i podać na pokarm tylko chleb i wodę. Tymczasem leśniczanka, odzyskawszy przytomność, prosiła ojca, ażeby wypuścił więźniów na wolność. Stary wzbraniał się początkowo, lecz miłość rodzicielska zwyciężyła. Rozkazał uwolnić więźniów i przyprowadzić przed córkę. Leśniczanka chwyciła jednego i drugiego za rękę i słabym głosem rzekła do nich: miło mi jest umierać, bo wiem, że żyjąc między wami wzbudziłam zazdrość prowadzącą do tej wielkiej zbrodni. Za chwilę mnie już nie będzie na ziemi, lecz zanim umrę, błagam was obydwóch, nie żywcie do siebie nienawiści wzajemnej i zachowajcie dla mnie pamięć niezłomną po wszystkie dni żywota waszego. Po tych słowach obaj przyjaciele rozpłakali się serdecznie i upadli przed nią na kolana, a podając sobie ręce, uczynili ślub, że nigdy jej nie zapomną i zachowają jej wierność i miłość dozgonną. Leśniczanka, złożywszy na ich ustach gorący pocałunek, skonała. Odtąd dwaj przyjaciele żyli wyłącznie jej pamięcią i wspomnieniami, a życie swe młode poświęcili całkiem biednym i opuszczonym. Tak jak dwoje razem żyli, tak też jednego i tego samego dnia umarli. A po ich śmierci siedzibę, dzisiejszy majątek, lud kaszubski nazwał na pamiątkę Przyjaźń.